Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Watch Dogs razem ze Safe Mode. Dzisiaj lecimy dalej oczywiście z linią fabularną. Zadania no niekoniecznie, wychodzimy z naszego domku i tak o. Idziemy chyba teraz do naszego grobowca, którego mieliśmy w poprzednim odcinku. Tak, jak najbardziej, tutaj musimy się dostać. Mam tutaj gdzieś jakiś szybki teleporter w okolicy? Niestety nie mam, więc będę musiał tutaj się dostać jakoś w normalny sposób. Oczywiście samochód ustawiony, zawsze samochody muszą być tak ustawione, żeby oczywiście się nam lepiej, szybciej tutaj jechało. Okej, okay. Zobaczmy tylko drzewko jeszcze umiejętności na chwilę. Mamy 6 punktów, aż, więc może dalibyśmy sobie coś tutaj. Lepsze opanowanie nad kierownicą poza drogą. Nie wiem, co byłoby aż takie ważne. Przybicie opony, jeszcze nigdy mi nie przybili opony, tak szczerze mówiąc. Więc nie wiem, czy to też miałby sens. Ale tak o, na pewno damy sobie tutaj punkty. Poprzednio sobie dawałem w to, jak pewnie pamiętacie. Ale oczywiście z tego powodu, że oczywiście musiałem zresetować grę, bo zginąłem, to mi się nie zaakceptowało. Odporność na wybuchy zaakceptowane oraz piąty... Aha, ukończy muszę kryjówki, to dobra. Więc będę musiał później tak czy siak się tym zająć. Przeskoczę. I dobry. Wjechałem sobie ładnie tutaj na trasę, oczywiście full legal. Oczywiście znaki sobie zmieniamy, bo znaki są nasze, tak jak wszystko tutaj w tej gierce. Dobra, zapierniczamy sobie dalej do przodu. Dobra, nasze zadanie dzisiaj. Musimy przedostać się na tą wyspę. Proszę sunąć się. Jak widzicie, lecę oczywiście tylko stricte linią fabularną. Uznałem, że to będzie chyba o wiele lepsze, niżeli wiecie, tak wykonywać inne zadania po kolei. Czekajcie, gdzie ja tutaj mam teraz iść? Tutaj pójdziemy. Na to jest na dole. A, nie da się, dobra, szkoda. Jak sądzicie, przeżyję? Sprawdźmy. To było dobre. To było wręcz genialne, tak wam powiem. Po prostu zawsze marzyłem zginąć spadając z autostrady. Okej. Ale fajnie jest idealnie pod, więc teoretycznie zginąłem bardzo dobrze. Okej. Lecimy tylko sobie zobaczymy, co tam takiego będzie. W strefie martwej. Bunker. Tobias was pretty spooked by it. I'm not interested in the myth. If it helps me get Nikki, then I'll use it. Faktycznie, to jest spory teren. Widzę mnóstwo różnych fajnych miejsc na zasadzkę, na strzelaninę. Więc na pewno coś takiego będzie. I did. And? We played poker. Had a nice talk. What did he say? Clara, it's real. I told you. Don't go in without me. I'm on my way. Don't worry. I still have to restore the power and then we have to find an entrance. I'll see you soon. Spoko, pójdę sam, ale jeszcze zamknę może, żebyś nie mogła przejść. Dobra. Więc teoretycznie powinniśmy być tutaj sami. Oczywiście znając życie, nie będziemy sami. I to najważniejsze. Tutaj nie ma prądu. Więc teoretycznie nie powinienem móc tutaj nic robić. Nie wiem, czy tak faktycznie będzie. Bo jak to wiadomo, jak ja jako haker, to ja muszę bazować na czymś, co działa. W tym przypadku musi to mieć prąd, żeby to mogło działać. Dlatego jestem bardzo ciekawy, jak to ustawę nie rozwiążę. Już widzę tutaj motocykl. Tak się zastanawiam, czy ktoś tutaj na pewno... Nie ma kogoś tutaj. Jak tam wejść? Hmm.
Jak nic widzę możliwość przejścia między innymi tutaj blokami, czy budynkami, znaczy się. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj będzie jakieś wejście na górę. Jest winda, no właśnie. I to co właśnie mówiłem. Jest winda, spoko, kurde, skąd mają prąd? Wiecie, nie żebym się czepiał, ale nie ma prądu. Jak pamiętacie, jak tu zresztą mówił tamten hippie, tamten pan, to prądu tutaj nie ma. Prądu nie ma. A my sobie spokojnie ruszamy windą. Jeszcze tylko brakuje kamer. To pewnie zaraz się pokażą nam. Okej, okay. O tam coś się pokazało chwilę. Wysadziły nam tamtą stronę, spoko. Teraz... O, tu mamy zejście w dół, okej, dobra, rozumiem. No właśnie. Kamerka, no jak najbardziej, no jak to kamerki mogą nie chodzić? Przecież tylko prądu nie ma. Albo to jest właśnie mit, że prądu nie ma i faktycznie jest prąd. Są tutaj ludzie i jest też wszystko okej zrobione. Pewnie taka będzie tutaj wersja ogólnie później. No ale okej. Winda była z tyłu, nie przyważyłem jej. Tu by nie było nawet wejścia żadnego, chyba nie. Ale może tutaj wokoło było wejście i nie przyważyłem go. Okej, okay, nieważne zresztą. Drzwiczki otwarte? Otwarte. A nie, my teraz właśnie włączamy prąd. Super po prostu. How would Bloom hide a place like this? I hope there's a secret elevator. You pull a switch and the floor drops into a hidden base deep underground. Underwater? We're on an island. Wishful thinking. Up then. One of the buildings. I'll keep looking. Mogę już tak samo jak przyszedłem, szczerze mówiąc. A nie, tutaj jest wyjście, okej. Okay. Następny nowy pojazd, jak przyjemnie. Dawaj pan w dół, później w górę. Dobra, teraz tak, o, tu mamy najbliżej, z tej strony mamy jeden. Teraz się zastanawiam, jak tutaj powinienem poprawnie podążać teraz, żeby do niego się dostać. Ja bym po prostu przeskoczył między nimi, ale tutaj widzisz, że Aiden nie może skakać tak w prawie, czyli nie mogę się rozpędzić i skoczyć. Muszę chodzić. No ale spoko, może być. To jest wyłączone. Kamera? Tak, oczywiście to jest psychiczne, ale ja oczywiście szukam kamery. Okej, okay, jest kamera. Z tyłu było też jakieś wejście, to jakiś podnosi, chyba to będzie do wyjścia bardziej. Odblokowane drzwi, z mojej strony również, czy tylko tam? Moje również, okej. Okay. Dobra. Gdzie to jest? To jest u dołu. Nie, 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 nie! Tak, podnośnik. Podnośnik nie miał być. Ja go opuściłem oczywiście. Chciałem kupnąć to, czy tam on jest, ale okej, okay, dobra, nieważne, mieszę z tym. Został tylko jeszcze tam, mamy jeden. Jestem bardzo ciekaw, czy tutaj ta nasza koleżanka przyjdzie. Akująca karta, spoko, spoko. Dobra, lecimy dalej. Do ostatniego już generatora i dostaniemy prąd. Ojej. A, to, bo to się od, tak odwracamy. Generators are back there. I'll just hack the gate. Jak tutaj teraz się dostać? Kolejna zagadka. To się nie obniża pewnie. Okej. To jest w porządku. Górą jakoś się przedostać dalej?
No, spróbujmy teraz. Pierwszy tutaj wejdźmy, na zobaczymy, co tutaj się dzieje wyżej. Tam może na tyły coś w stanie się przydostać. Zaraz zobaczymy zresztą. Troszkę spacerku nad tym wszystkim. Oczywiście, że nie to. Ale potrzebujemy gdzieś się dostać z tej strony. Czy gdzieś tutaj jest coś takie obniżone? Okej, fajnie, 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 fajnie. Nie o to nam chodzi. O! Cześć. Nie, spoko, że nie zwracamy na ciebie w ogóle uwagę. Ale czy nie uważasz, że to jest troszkę dziwne, że tutaj ktokolwiek jest? Nie? Nie uważasz, tak? Dobra, czyli będzie powiem sobie przyjąć, czy muszę gdzieś tam ten samochód tutaj z boku leży i rozwalić po prostu ten wjazd. Myślałem, że to znowu jakiś kurczę chłop koło mojego motoru stoi. To w ogóle byłoby już chore. Okej, okay, wsiadamy i sprawdzimy, czy faktycznie o to chodziło. Nie. Rozpędźmy się jeszcze raz. A mogę wejść na samochód? Mogę. Tu nie przejdę. Kurczę, znowu zagadka. Zagadka, zagadka, zagadkę goni. Spróbuję też granatą zwalić. Może te drzwi są otwarte? Brakuje mi tutaj strasznie takiego otwartego świata. Ej, czekajcie, to ma wejście. Kamerami, 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 gdzieś kamera, to jest kamera. Nie przyważyłem tego właśnie kabelka, co tutaj idzie. Serio, tam na dole jest? Podnosik do góry. I, okej, okay, jest odblokowane. Dobrze. Żura, wchodź w dół. Bo ty miałeś mnie ponieść akurat. Hop, hop. Hop do góry. Tylko prosimy, żebyś mnie nie zabił. Okej, okay, do góry. I ostatni już tutaj generator będzie uruchomiony. I będzie pewnie jadka. Bronie są gotowe? Są gotowe. Okej, okay, włączamy. Wejdź do bunkra. I found it. I just heard the system come back online. Wait for me. Why? It's perfectly safe. Nobody's been inside for years. Because I want to see your face when the door opens. Tak, zobaczycie ją pewnie tutaj u nas. Pomijam fakt oczywiście, że ja tutaj, jak pamiętacie, most zamknąłem. A nie wiecie, jak ona tutaj będzie. Dostęp do bunkra. Okej. Nie, to jest nasz schron takowy, a nie. A nie, okej, to się przesuwa. Szukaj włącznika. Ja wychodzę z założenia, że tutaj coś jest na pewno. Ciemniaż też sobie weźmiemy. No, jest tutaj oczywiście, no jakby inaczej. Ona się teleportowała, przypłynęła. No one can know about this. At least until after I'm done with it. Of course. I zaraz pan banda ludzi za tobą. Okej, chodźmy to uruchomić. Fingers crossed.
I zobaczymy. Według mnie będzie tutaj nalot zaraz. Ale zobaczymy, jak będzie to w praktyce wyglądało. Jeden wielki error. Wszystko zakurzone, ale oczywiście wszystko chodzi. Looks like Bloom took most of the hardware. Connections are the important part. Voila. Can we be traced from here? This is a secure site. By design, it's untraceable, unhackable. Yet here we are about to hack it. Tak, miejsce, którego się nie da zhakować, a my go właśnie hakujemy. Inteligentna sprawa, bardzo, bardzo fajna. Pokaż, co jest z nim nadzwyczajne. Teraz zobaczymy, co on takiego wykombinuje tutaj. Looks like it's coming from the Rosie Freeman district. Viceroy territory. There. Surveillance. You can use those to get a peek inside. Can you connect from here? No. They're completely off the grid. This is bizarre. Well, if I can't connect from here, I'm gonna connect at the source. I'll have you up and running before you're back. Czyli to była nasza baza, z tego wynika? Włącz zasilanie bunkra. Okej, okay, jest zasilanie, fajnie. Mogę sobie opowiadać? Nie mogę sobie porozmawiać, szkoda troszeczkę. W martwej strefie wykonane. Dobra, to będziemy w takim razie trzeba się stąd jakoś wydostać. Dostęp do bunkru. Tutaj nic nie mamy, okej, okay, więc tutaj nie będzie wyjście. Na razie tutaj nikogo nie ma złego. Sprawdźmy, czy mamy broń przyszykowaną, w razie czego. Jest tłumikiem, więc w porządku, bo nie wiem, kurczę, jak wyjdę, czy ktoś mi tutaj nie napadnie. No. Halo. Tu jest wyjście, czy tutaj jest wyjście? Jest wyjście. A jest, dobra, okej. Krywka gangu nam się pokazała, spoko niech będzie. Samochodzik jakiś, fajnie. Ale tu mamy chyba domek ustawiony, oczywiście, więc możemy teraz lecieć sobie w normalny sposób. Czyli tak o, tu mamy zadanie najbliższe, więc teleportujemy się do tej kryjówki. Oczywiście będziemy biegnąć tam, bo to jest bez sensu, żeby marnować czas na bieganie po tej całej mapie. Dobra, jesteśmy już na miejscu, więc tak o, tu mamy do zhakowania coś. Kasiorka? Nie, rozmowa, rozmowy nie chcę. A przydałby mi się samochód. Dzień dobry. Podobno pan nie potrzebuje samochodu. Wyzwanie się pan jeszcze... 911, state your emergency, please. Police, a thief, hurry! Hello, are you still there? Ej, ty, hola. Co tam kombinujesz, kobieto? Okej, jest mój samochodzik. Nikt już zaraz nie próbuje mnie zgłosić. Nie, raz pozwoliłem, żeby mnie zgłosili i to naprawdę nie było zbyt ciekawe, bo później miałem problemy z tego powodu. No i uznałem, że kurczę, no bez jaj, nie musimy dawać im się zgłaszać. Możemy ich spokojnie tutaj złapać i kazać im oddać telefon, wywalić go. No niestety to jest spora strata dla nich, jak tutaj dla każdej osoby. Bo to jest ogólnie gra nastawiona na komputery, na telefony i tak dalej, itp. Ale cóż, przeżyję chyba bez tego. Chyba. Tak mi się wydaje. Ale te samochody się ślizgają. Ale tak powiem wam, że bardzo mi się tutaj fajnie jeździ. Fajnie mi się ogólnie gra w tą gierkę. Naprawdę serdecznie ją na razie mogę polecić. Nie wiem, czy tak będzie samo później. Przekonamy się. Na razie naprawdę mogę ją bez żadnego tutaj, ale polecić wam. Bardzo fajna gierka. Rozpocznij misję. Tymczasowa naprawa. Rosie Freeman.
I had such big hopes for this place. All that did was bring the gangs together under one roof. Loyalty to your neighborhood just became loyalty to your housing block. What about everybody else? Lojalność do bloku. They got out. Wow, 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 wow. Trying to figure out what they've been up to. No dobra. Damien's IP points somewhere in there. These guys are running the place like a fortress. Zaręczona. Okay. Okay. I'll tap into their network. Myślę, czy pierwszy spróbować tutaj po cichutku wejść. Dawaj mi kasę. No, mogę go sprawdzać dla czego. Czy gdzieś od tyłu będzie wejście? Przeważnie są jakieś wejście od tyłu. Tu wygląda na to, że chyba ich nie ma. Chyba, że tutaj z tyłu, w ogóle głównie z tyłu jest wejście jakieś. Bo równie dobrze mogłem wszystkich pozabijać, prawda? I teraz... tutaj jest wejście. Ale oczywiście się nie da, bo jakby to było możliwe. A to jest strasznie logiczne, wam powiem. Idę sobie od tyłu, wchodzę bez problemu żadnego. A tutaj no niestety wszystkie wejścia są powyłączone z ruchu naszego. No dobra, w porządku w takim razie. Ty, cwaniak. On coś ma dziwny telefon, bardzo podobny do mojego. Wam powiem. Okej. Okay. Tu muszę się przedostać. Co tu mamy? Tu. Okej. Okay. I tam jeszcze ktoś chodzi. Pewnie ktoś przyjdzie jeszcze jego zweryfikować, znając życie. Ale dobra, my pójdziemy tutaj sobie bokiem tak delikatnie. Tam mamy kolesia, jak widzicie. Go możemy ściągnąć spokojnie. Okej. Okay. I w porządku. Pierwszy mamy tutaj. Ale nie wiem, gdzie on jest, w środku? Chyba w środku. Okej, okay, padł kolejny chłop. Dobra. Teraz możemy tutaj spokojnie sobie się przedostać do tego miejsca. I tutaj to użyć. Okej, okay, tam mamy dwa kolejne. Mam nadzieję, że tego typka nikt nie wykryje, bo to byłoby mało ciekawe. Tam mamy snajpera gdzieś na górze, widzicie? Muszę się tak przedostać, żeby tego snajperka nie ruszać jednak. Viceroys have disabled the CTOS around Rossi Fremont. They got it completely rerouted. It's not just the CTOS that's offline, it's whole area. Tam jest ich więcej, kurczę. It's like the aftermath of a war zone. That explains why Bloom hasn't fixed it. Bloom has the money to deal with this. Dobra, wiesz co? Tam chyba nie będę leciał póki co. Na razie wrócę się i spróbuję drugi kawałek sprawdzić. Dobra. Tam ludzie chodzą sobie jeszcze, spoko, spoko. Podnosi, coś mi daje? Nie, nic mi nie daje. Po prostu mnie podnosi. Konto bankowe dawaj. Tak, kurze, siedzę tutaj, ja jeszcze ostro sobie konta bankowe będę podkradał. Okej, okay, ten leży, spoko.
Tam na górze jest typek chyba. Czekajcie, aż muszę sprawdzić. Tutaj jest, widzicie go? No dobra. W takim razie muszę tak podejść, żeby mi nikt nie przyuważył. Pod tą zasłonę dojdę. Jest tu jasno, wiem o tym. Okej, pójdźmy tu. I tutaj. O, to nie do mnie. Już się bałem, że to kurczę do mnie oni mówią. Słaby punkt tam jest. Okej, spoko. Ale tutaj chyba nie o to mi chodzi. Kurczę, mógłbym to światło wyłączyć? Tu nie ma żadnych kamer chyba nigdzie, tak mi się wydaje. Bo się runa wszędzie wokoło, kamer nie ma. Ten poszedł tam gdzieś na tył, okej. Okay. Gdybym podszedł tutaj... Okej, okay. Nikt się mnie nie spodziewa, to jest mój plus. Teraz tak, próbuję tego kolesia, czy z góry go ściągnę. Gdzie ty jesteś, chłopie? Okej, okay, pójdźmy tutaj teraz. Okej. Okay. I tu. Odpuść. I teraz tak, musimy tego typka ściągnąć. Tak, żeby nikt nas nie przyuważył. Okej. Okay. Typek padł, to jest spoko. A tu było do wysadzenia, kurczę. O, przechwyć nagranie, okej. Okay. Dobra, ale już jesteśmy kawałeczek dalej, więc dobra. Mamy nagranie, teraz tylko... Dobra, mamy zdolności kolejne, spoko. 8 zdolności! Jest! Dobra. Upgrade'y. Kurczę, nowych nie mam. Albo znowu pewnie zginąłem, dlatego to by się ich one nie zaktualizowały. Zwiększa stabilność celownika karabinu snajperskiego. Spoko, fajna sprawa, tylko że kurczę nie mam fajnego karabinu jeszcze. No kiedy mi straszy tłumików. Naprawdę mi straszy tłumików brakuje. Wow, ale uszkadzalność pojazdów jest nieziemska tym. No ale dobra. Ja se wezmę chyba koncentracja. Czas zwalniany. Weźmy do koncentracji, nie użyłem jeszcze jej bynajmniej, ale może zacznę wreszcie. A tutaj czas zwalnia podczas koncentracji. Okej, okay, weźmy również. Przeładowana broń. Teraz tak, nasz punkt, który my chcemy, jest w tamtym miejscu. Gdzie ten koleś? Tam jest on. Okej. Okay. Ale tutaj spaceruje drugi typek. Nie wiem, czy oni koło siebie nie przejdą. Musiałem tego ściągnąć pierw jednego, później drugiego, ale tamten chyba snajper co chwilę patrzy się w tym kierunku. Okej, okay, nie załapali jeszcze. Co się dzieje? Dobra, jest na razie w porządku, wam powiem. A jest jeszcze w szoku, że tak mi się na razie udaje. Oczywiście na razie, bo znając życie, wystarczy zrobić tylko jeden głupi błąd i ma się już wszystkich na karku. Na szczęście ich jest dosyć mało. To jest znaczący plus. Okej, okay, bierz i chowaj się od razu.
Ojojku! Tego to ja się nie spodziewałem. Jak mówiłem, jeden głupi błąd. I wszystko jest załatwione. Wystarczy jeden głupi błąd. Biegnij! Granaty twoje też. Weź sobie je. Też. Weź też nie nawalał granatami. Uciekaj, uciekaj. Okej. W porządku. Dobra, może zginę jeden. Nie, zginął nawet jeden. Okej, jeden padł. Nie, 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 gdzie ty idziesz? Dobra, przeładowuj broń. Okej. W porządku. Okej. Dobra, nie jest już źle. Teraz snajperka nasza. Skoro oni mogą w nas strzelać jak kaczki, to dlaczego my mamy tego nie robić? Gdzie on był? Dobra, jeden padł. Okej, drugi padł. I jeszcze jeden typ gdzieś tutaj jest. O, dokładnie tamten jeden. Dobra, miało być po cichu oczywiście. Ale to już standardowo wyszło. Pięknie. Ale snajperkę muszę kupić sobie inną, bo ta jest troszkę kijowa, wam powiem. Wolałem chyba snajperkę troszeczkę inną. Oczywiście weźmiemy sobie karabinek, który był. W razie czego oczywiście troszkę lepsza broń. Tutaj chyba musiałem tak się trochę zrobić tego typu, bo nawet nie miałem możliwości tutaj dojścia w to miejsce inaczej. Okej, zdobyte. Brama otwarta, odblokuj wieżę. Okej. Dawaj, 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 zginiesz, chłopie, dobra. Ci padli, tam kolejni biegną chyba. Biegną, ale po prostu są tam gdzieś w oddali. Okej, oni chyba są tam tylko. Gdzie jest ich wieża? Tutaj gdzieś, w tych okolicach jest wieża. Okej. Nie będzie tak źle chyba. Nawet mi to dosyć prosto pójdzie. Gdzie ty jesteś? Ej, gdzie on się chowa? Tutaj by musiał być. Jest, jest! Okej. Teraz, czy tutaj coś jeszcze będzie, czy też nie? Blokuj. Okej. Teraz tutaj. Jestem bardzo ciekaw, czy tutaj są lepiej zabezpieczone te wszystkie wieże, czy też nie. Przechwyć nagranie oczywiście i podepnij się. Jest w porządku, wszystko zrobimy tak dokładnie, tak jak chcieliśmy. Więc wreszcie będziemy tutaj też podgląd.
bardzo fajne. Wow, 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 ucieknij albo zlikwiduj. Okej. Okay. Za mną wiecie, to typu. Dwa samochody, no dobra, w porządku. Na szczęście mam te ostrzeganie takie fajne. Okej. Okay. Potrzebuję jakiejkolwiek tej pułapki po drodze. Tam coś było z boku chyba. Dawaj, dawaj, biegnij, biegnij, biegnij! Okej. Jest w porządku. Wrogowie zabici. Nikt się nie czepia mnie, że ich zabiłem. Więc chyba będzie w porządku. Okej, wsiadajmy teraz do samochodu ich. I uciekajmy stąd. Tak, tam byliśmy my. Byśmy padli tutaj zaraz. Dobra, schowek i przeszukany, więc w porządku. Jest zaliczone zadanie. Najbliższa baza, nasza kwatera, gdzie jest? Tutaj. Jeżeli się nie mogę do niej teleportować, teraz dopiero pewnie to udostępnią. A to po rozmowie pewnie. I prosto przez środek. I w bok, omijamy wszystkich, wszystkie samochody. Macie troszeczkę tutaj na szkuze, a czemu by nie? A to kurde jazda czołgiem jest prawie. Patrzcie, widzieliście kiedyś taki czołg? To jest prawdziwy, kurczę, czołg. Czekajcie, po drodze mamy jeszcze sklep zbrojeniowy, szybko się tam wstąpimy i będziemy kończyli już ten odcinek. Więc dobra, szybko sklepik z bronią. Pięknie zaparkowane. Ja, znowu telefon. How did you get this number? You're the vigilante. That's a dangerous accusation. Yeah, there's the vigilante voice. Scared the shit out of me the first time I heard it. Listen, I got something that might interest somebody like you. I found out the police are busy putting more guns onto the streets. What are you talking about? I've been listening in. They're selling crates full of a man undercover. The question is, why? And what, where? Mnóstwo splów sprzedają. To nasz kolega przecież. Od pilota. Manifesto. Dobra, dobra. Okej, okay, bronię. Jeszcze szybko kukę na bronię snajperską, mnie głównie interesuje oczywiście, nie ukrywam. Samopowtarzalna snajperka. Ten mam aktualnie. To jest ta najlepsza, to jest chyba kurczę ta typu kurde słonie to jest chyba broń. Ale najlepsza zdecydowanie, więc ją weźmy. Kup. Karabiny szturmowe. Ja mam tego aktualnie u siebie w wyposażeniu. Nie, mam tego w wyposażeniu. Jest jeszcze ten. Automatyczny karabin szturmowy, automatyczny karabin szturmowy. Nie widzę większej różnicy między nimi. Jak mówiłem, kurczę, brakuje tutaj zdecydowanie upgrade'ów. I to będę powtarzał za każdym razem, że tutaj brakuje mi upgrade'ów ciągle. Pistolety nie, szczelbów nie będę używał, więc nawet ich nie będę kupował, bo to nie ma sensu. Ale granatik jeszcze mówiliście, że warto kupić. Więc ten lepszy kupimy od razu. I oczywiście zapas amunicji trzymamy we wszystkim pełny. Karabin snajperski pełny, szturmówka, to oczywiście bym uzupełnił sobie. Nie ukrywajmy. Okej, okay. Pistolety. Całe jeden kosztują, więc bardzo, bardzo drogie to jest. I szczelby też jest pełny. Okej, okay, to w tym miejscu kończymy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim.